Jesteśmy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku, a ze mną bardzo dobrze znany każdemu z nas Michał Wiśniewski, Anna Świątczak. Dobry. I ich córka Eti. Tak, jesteśmy po koncercie. Właśnie to chyba dobry moment na to, żeby porozmawiać, bo nie wiem jak wam, ale mnie się bardzo podobało. Ale widzisz, jak sam zachwalam, że własny koncert. No to tak trzeba. Trzeba być dumnym z tego, co się robi, tak? Ale Eti, chciałabym ciebie spytać, jak wyglądały twoje pierwsze przygotowania do wspólnych występów na scenie z rodzicami? Bo było to zjawiskowe. Naprawdę napięcie było ogromne. No to miło po pierwsze słyszeć. Myślę, że pierwszy występ, taki pierwszy to był ten w Spodku. 2016 rok, gdzie wystąpiłam z tatą, z Justyną Makowską, z piosenką Krzyk, w której też wystąpiłam w teledysku. I to pierwsze takie w ogóle styknięcie z graniem, w sensie ze śpiewaniem na scenie, no pobudziło jakieś takie uczucie takiej po prostu automatycznej swobody. Zero w ogóle stresu przed śpiewaniem, przed publicznością, tylko takie... Widać było, widać. No tak, już teraz z koncertami, już teraz to parę miesięcy minęło, więc tak już się w ogóle czuję bardzo komfortowo i z ekipą muzyków, i z rodzicami, wiadomo. Więc no, dla mnie to jest takie przygotowawcze, no to tylko jakieś ćwiczenie wokalne, ale tak, jeśli chodzi o scenę, to zawsze komfort. No jedyne, co mogę powiedzieć, to powodzenia w przyszłości. Dziękuję pięknie. A jak celebrujecie tego typu chwile? Po koncertach, czy wydanie nowych płyt, czy raczej wielka biesiada ze znajomymi, rodziną, czy raczej wtedy liczy się tylko odpoczynek do domu, tak, chwila ciszy? To bardzo dobre pytanie do Ani. Aniu. I do mnie, jeżeli chodzi o celebrację, och, nie, w tym wieku już się nie celebruję, żartuję sobie oczywiście. Znaczy, bardzo różnie pewnie to wygląda dziś, czy w ogóle myślę, że celebrujemy przede wszystkim to, że nasze dzieci lubią muzykę, wszystkie dzieci mam na myśli, gdzieś odnajdują tam i swoje emocje i tak jak cieszymy się z tego, że Eti i nabiera wprawy, ale też chce występować z rodzicami. Ja muszę tutaj powiedzieć, że słuchajcie, no nie każdy 16-latek dzisiaj ma ochotę z rodzicami stanąć tutaj ramię w ramię, a mamy takie wsparcie i od niej, ona ma nasze, także, także tak. Jeżeli to można potraktować za odpowiedź na to pytanie, to na pewno ta celebracja jest taka ciągła. O. Dobra, a pytanie poza muzyki tak naprawdę. Ty, Michał, jesteś licencjowanym pilotem. Mhm. I mam pytanie, czy któreś z twoich dzieci, czy Eti chociażby, też dzieli twoją pasję, czy kiedykolwiek chcieliby też spróbować, czy uczyłeś się, może nie tyle co uczyłeś się latać, co mieli przyjemność z tobą spędzać w taki sposób czas? Każde dziecko ze mną poleciało, natomiast czy chcą? Raczej nie sądzę. Może kiedyś im się to odmieni, ale z lotnictwem jest tak, że pilotem może zostać tylko ktoś, kto naprawdę bardzo, bardzo chce. Nikogo się do tego nie przymusza. Tą pasję trzeba w sobie rozwinąć albo i nie. Ale zawsze mają kogoś, kto siedzi za sterami na pewno w rodzinie. Oczywiście, jeżeli kiedyś, nawet rozmawiałem chyba na ten temat z Eti swojego czasu, że jeżeli będzie miała ochotę, to zaprowadzę ją na lotnisko i być może złapie bakcyla. Natomiast no, ja generalnie staram się nie przymuszać. Zawsze może skorzystać z symulatora, żeby zobaczyć, czy ją w ogóle kręci nauka. No bardzo trudna nauka jednak, wbrew pozorom. Bo to niby latanie nie należy do najtrudniejszych, ale wiedza, którą trzeba posiąść, żeby latać, no jest już wyzwaniem. Czy dla niej, czy dla któregoś dziecka? Nie wiem, pamiętam. Opowiadałem dzisiaj na koncercie, że Ksawier zasnął na pierwszym locie. Mhm. No ale to Ksawier leciał ze mną kilka razy. Natomiast lotnictwo to jest coś takiego, że trzeba złapać bakcyla. I myślę, że to jest troszeczkę tak, że każdy z moich dzieci ma pewną umiejętność taką absolutną, absolutnie wyjątkową. W przypadku Fabki jest to malarstwo, grafika i taniec. Ksawier rapuje, Ksawier też tańczy fantastycznie. Eti cudownie śpiewa, Vivi zresztą również. I Eti jest w ogóle najgrzeczniejsza. O Falko ciężko coś powiedzieć, dlatego że na razie ma 2 latka. Więc na razie... na razie jest grzeczny. Ale szybko wyjść dopiero później z worka. Tak, poczekamy na dorośnie. No właśnie, właśnie. Ale oczywiście żartuję. No dobra, a takich tras akustycznych jak dzisiaj, kiedy możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
dla słuchaczy, których jeszcze dzisiaj tutaj nie było, tak, nie wiedzą. Na pewno jest wielu fanów, którzy też chętnie by się wybrali. Że Ania? No, my zwykle odsyłamy po prostu na naszą stronę, a w zasadzie profil Michała, bo tam faktycznie można tak już zupełnie mówiąc bardzo konkretnie znaleźć najbliższe koncerty. Najbliżej też warto wspomnieć, że zaczynamy sezon też koncertów plenerowych, na których również mam nadzieję, że Eti się da zaprosić i będzie też częścią. To, co dzisiaj tutaj zostało powiedziane i zaproszenie, które zostało wystosowane, to przede wszystkim na koncert w Opolu już we wrześniu, taki trochę urodzinowy. Michał o tym nie mówił, o urodzinach, ale na pewno 30-lecie pracy artystycznej tego pana. Kochana, 35 lat. Nawet 35. No. To jest masakra, do tego się nie przyznaję, ale 1988-1923. Kiedy ty pierwszy raz wystąpiłaś na scenie? Właśnie w Opolu. Chyba, choć, no tak, na scenie to nie, to jeszcze w swoim mieście, mając tam lat chyba 12, więc to też prehistoria. To ty też będziesz miała za chwilę 35 lat. No, ale trzy dyszki. Tak, no. Nie, no, takich rzeczy się nie mówi. Ja z każdego roku jestem dumna, także z każdego roku swojego życia jestem dumna i cieszę się naprawdę. To akurat celebruję. Nie mówimy o nowych projektach, bo wszystko co najlepsze to przed nami. Ania wydała cudowną płytę. To jest troszeczkę, widzisz, skromność, która przez nią przemawia, że nie powiedziała ani słowa, ale bardzo wam polecam projekt Anka. Można powiedzieć zespół, chociaż Anka mówi sama za siebie, że tam główną postacią jest Ania i dwóch fantastycznych chłopaków, którzy piszą jej piosenki. Z każdą chwilą złą, której dzisiaj nie było akurat granej na tym koncercie, no to można powiedzieć, że niosła olbrzymi sukces w Opolu, więc Aniu, powiedz coś o tej płycie. Właśnie, w takim razie trzeba się pochwalić. Och, no dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie faktycznie to tak śmieję się, bo no i tak zostało w rodzinie. I cieszę się, że tutaj też zyskało wsparcie. Ten projekt, płyta w zeszłym roku wyszła, cały czas teraz zaczynamy trochę koncertować powolutku. No ten rok też pełen niespodzianek, więc cóż, powtórzę tylko za Michałem, zapraszam do podglądania też tego, co Anka robi. Często gdzieś tam się mijamy albo wręcz nawzajem na jednej scenie spotykamy, także tego sobie życzę z Michałem z ich trójką. No dobra, mam takie nietypowe pytanie. Zbliża się... Nie, no, ale nie będziemy rozmawiać o seksie. No dobra, o takich rzeczach to za kulisami, tak? Zobaczmy na córkę. Zbliża się Eurowizja, a wszyscy tak żyjecie w świecie muzycznym. Ty, Michał, byłeś zresztą uczestnikiem 20 lat temu, tak? I zająłeś naprawdę wysokie miejsce. Tak, później pojechaliśmy jeszcze z Anią wspólnie. Ania też była uczestnikiem Eurowizji w 2006 roku. Tam zajęliśmy 11 miejsce. Ja też byłam uczestnikiem. Tak, była w brzuszku, była na scenie. Właśnie chciałam tak powiedzieć, tak. To wyzwanie dla naszego kraju za każdym razem. Właśnie chciałam spytać nie o to, kogo nominujecie, kto według was byłby najlepszy, tylko szybki strzał. Uważacie, że które miejsce zajmiemy? Jaka jest w ogóle możliwość, szansa na wygraną? Zerowa. Na wygraną. Myślę, że zerowa, aczkolwiek no cuda się zdarzają, więc będziemy trzymać za Blankę, będziemy tak czy inaczej trzymać. Ona jest naszym reprezentantem, w związku z czym absolutnie, ale też nie musimy się czarować, że buchmacherzy się nie mylą. W związku z czym generalnie to nie był mój faworyt, ale nie o to chodzi. Ludzie wybierają, jury wybiera, wbrew pozorom nie TVP, tylko jury, więc jeżeli pretensje, to zapraszamy do pani przewodniczącej, a jeżeli już Blanka jest naszym reprezentantem, to będziemy ją wspierać, bo takie jest nasze zadanie, nas wszystkich, po prostu. No moim faworytem był Jan, ja nie wiem, jakie wy macie tam po prostu swoje typy. Jan, Alicja. No tak, Alicja miała mało eurowizyjną piosenkę, a Alicję oszukano w zeszłym roku, w związku z czym jakby to jest też przykre, bo naprawdę nawet gdzieś tam chyba mam takie marzenie, żeby z nią sobie zaśpiewać, bo ma naprawdę cudowny wokal. Natomiast no nie, w tych preselekcjach Jan pokazał po prostu świeżość, która była absolutnie wyjątkowa. Jeszcze na to środowisko, które ogląda Eurowizję, w dużej części też LGBT i tak dalej, myślę, że
był to idealny utwór, żeby ich oczarować. Nie wiem też, czy na wygraną, bo żaden ze mnie ekspert, bo od tego są bukmacherzy. Bukmacherzy rzadko się mylą, bo szacują bardzo, bardzo mocno te szanse, więc myślę, że Jan też chyba nie był jako jedynka u nich, ale był wysoko, ale na pewno by pokazał świeżość z Polski i to jest dla nas bardzo ważne. Nie wiem, daj powiedzieć młodemu pokoleniu, czy ty w ogóle słuchałeś tych piosenek? Tak, tak, ja przesłuchałam, oglądam te preselekcje. Co uważasz? No tak, chyba ciężko mi wybrać faworyta, szczególnie no tak to, co powiedziałeś, że no już mamy reprezentanta, więc będziemy go wspierać tak czy siak. No i tak muszę się po prostu powtórzyć i zgodzić, że no to była taka świeżość, która też mnie dotknęła jakaś personalnie, bo ironicznie to, o czym śpiewał Jan, no idealnie się odwzorowała później w rzeczywistości. No i występ na pewno fenomenalny i wszystkich, tak samo występ Alicji mi się bardzo podobał. Tak. Więc no po prostu gratulacje, no ja to śledzę zawsze jakoś tam trochę z boku. I tak, myślę, że na pewno jest to świeżość, którą by Polska świetnie zareprezentowała. I nawet w preselekcjach występ Jana był bardzo duży, wystarczający. Tak, wszyscy mówią, że czasami wspominają o tym, że generalnie tutaj coś było nieczysto zaśpiewane, a pocałujcie mi się w dupę. Nie chodzi o to, żeby zaśpiewać czysto, żeby wnieść świeżość, żeby się fajnie zaprezentować. Czyste śpiewanie jest na płycie. Na koncertach to nie jest musical, to nie jest teatr wielki, to nie jest sztuka wysoka, gdzie liczą się dźwięki, tylko liczy się charyzma, prezencja. To jest najważniejsze. Już pomijając, że naprawdę nie było jakichś takich totalnych wpadek na tych preselekcjach absolutnych. Chcę tu wspomnieć o Nataszy Urbańskiej, która może przeholowała z show, ale też była wyśmienita, bo to jest klasa sama w sobie. Na pewno więc... dużo pracy to w to tak też musiało. No pewnie, że tak, więc podejdźmy do tego w ten sposób. Wygrać może tylko jeden. Tak naprawdę tam nie było kiepskich artystów. No, no najgorzej chyba ta dupa wypadła, o której się najwięcej mówiło. No ale to się zdarza, jak się coś przereklamuje zawczasu. No ale każdy z tych artystów, przed nim całe życie, cała scena, zawsze można coś naprawić, zawsze można zrobić coś inaczej. Wszystko co najlepsze jest przed nimi. Więc mam nadzieję, że Jan tak czy inaczej, czy się to komuś podoba, Ania wspomniała ostatnio taką rzecz, z którą się absolutnie zgodzę. Drugie miejsce na Eurowizji w preselekcjach to jest najlepsze miejsce, bo ono powoduje, że coś się staje przebojem. A jeśli mogę, to chciałam jeszcze jedną rzecz tutaj nawet zaapelować, bo Eurowizja to jest gdzieś tam jeden jakiś konkurs raz w roku, wiadomo, z różnym skutkiem akurat my jako wynik różnych algorytmów kończymy, ale myślę, że warto chyba po prostu wspierać polskich artystów. Tak bardzo jesteśmy czasami zapatrzeni na to, co się dzieje poza, a finalnie takim ostatnim i ostatecznym decydentem jest to, kto i jak długo się jest w stanie proponować cały czas coś nowego. Nawet nie tyle, ile się utrzyma na rynku, tylko myślę, że naprawdę jest w bardzo wielu młodych artystów i tych starszych, którzy jeszcze ciągle coś mają do powiedzenia, więc ja bym zaapelowała o to, wspierajmy polskich artystów, polską muzykę, przychodźmy na koncerty, kupujmy płyty, bo myślę, że to jest... Te konkursy są raz na jakiś czas, obojętnie czy nasze wewnętrzne, czy zewnętrzne, ale myślę, że naprawdę fajnie jest to, że tyle ludzi chce tworzyć, czuje gdzieś ten przekaz, że odnajduje też swoich odbiorców. Z tego co wiem, Jan ma w Warszawie koncert wyprzedany i kilka przed nim również takie, które gdzieś tam już są prawie wyprzedane, więc myślę, że ci, którzy proponują trochę więcej niż tylko jakąś tam jednorazowy strzał, mają coś do powiedzenia. Myślę, że to chyba też jest taka potrzeba, żeby trochę na tą muzykę znowu zacząć patrzeć przez pryzmat tego, co ona tak naprawdę ma nieść, do kogo, o czym mówić, że to jest trochę więcej, bo potem cóż można lepszego, jak w tym roku, i teraz mam szansę zrehabilitować się, przeżyć 35 lat na scenie, naprawdę, i ciągle wychodzić, mieć tą świeżość, mówić coś o czymś, słuchać tych piosenek i wiedzieć, że one o czymś zostały napisane i wypowiadają człowiek, który to przeżył. No, ja sobie życzę, żeby wszyscy ci, którzy brali udział w preselekcjach za rok, wychodzili z własną płytą albo jakimiś, nie wiem, innymi pomysłami muzycznymi, które będą z ich serducha, więc a my i oni potrzebują, i wszyscy my artyści potrzebujemy wsparcia tutaj naszego. Tak, i teraz trzeba wspierać Blankę, dlatego że ona reprezentuje Polskę na Eurowizji. Tak. W związku z czym ona już ma przebój. Generalnie czy najlepszy na Eurowizję, z tym się nie dyskutuje, bo ona będzie nosiła białego orła na piersi. Na pewno zrobi duży show, to jest pewne.
Tak, ale pamiętaj, wiesz, to jest tak, że Eurowizję samo show nie wystarcza. To jest, na to się składa bardzo wiele rzeczy. Najwyraźniej bez znaczenia, wiesz, ja pamiętam ludzi, którzy wzięli kobietę węża, osoby, które się wyginały, wybuchało, nie wiadomo co się działo na scenie i też przegrywali z Kretesem. Czym więcej, tym gorzej mi się wydaje tak naprawdę na tej Eurowizji. A żeby nie przeholować. Natomiast to jest bez znaczenia, bo my musimy wszyscy teraz, wszyscy malkontenci, którzy są niezadowoleni, zmieniamy taktykę i po prostu wspieramy naszego reprezentanta. To jest jedyna słuszna decyzja. A jak będziecie dołować tą dziewczynę teraz po prostu i będzie chodzić i non-stop pieprzyć, że się źle, ktoś kogoś oszukał i tak dalej, nawet jeżeli tak by było, ona nas reprezentuje. Finito, koniec, kropka. Dziękuję. Amen. No też tak uważam, a przede wszystkim młodych artystów powinniśmy wspierać i dopingować, tak? Żeby mogli pójść naprzód, dlatego też na koniec chciałam szybciutko spytać, czy Eti chodzi może do szkoły muzycznej, czy no dobra, jak to wyglądało? Czy byłaś samouczkiem, czy tata ci pomagał, mama? Szkoła muzyczna na gitarze klasycznej, opuszczona po pewnym czasie, więc teraz tylko zajęcia śpiewu od niedawna. Uczęszczam po prostu na taki trening wokalny, ze względu na to, że na pewno z muzyką wiąże jakieś tam przyszłość, nie wiem, czy karierę, czy ta, ale na pewno no jest. Z takim głosem to powinnaś. Dziękuję bardzo. No, tak jak mówiłam, na pewno muzyka jest największą częścią mojego dnia, więc to taki rozwój w tę stronę jest po prostu przyjemny dla mnie. No a do szkoły muzycznej nie zamierzam raczej wracać nigdy. W jakiejś najbliższej przyszłości raczej. Z tego, co nam pokazałaś, to naprawdę śpiewasz na takim wysokim poziomie, bo mi ci nie potrzeba. Dziękuję bardzo. Wystarczy dużo własnej nauki. No dobra, już tak przetrzymałam. W takim razie dziękuję bardzo. Dziękujemy. I życzę powodzenia Eti i wam wszystkim. Bardzo dziękuję. I wszystkiego dobrego. I słuchajcie Radio Połysk na 93,6 FM. Tak, i może życzenia dla kobiet. Tak, nasze święto. Michał, czekamy. My wszystkie tutaj czekamy. Marzec. Ta. Wszystkiego najlepszego, drogie babki. Bądźcie pewne siebie. Pamiętajcie, że wszystko zależy od was. Że my, no czasami jesteśmy nieznośni, ale bardzo, bardzo was szanujemy i bez was nie możemy żyć. Czasami wydaje nam się, że za dużo, wam się wydaje, że za dużo pijemy za wasze zdrowie. To się i ma prawdy. Ale pamiętajcie też, że bardzo was kochamy, szanujemy i musicie nam czasami wybaczyć. Wszystkiego najlepszego, kochane buziaki.